Dobry wieczór. Cieszy nas dzisiaj przede wszystkim kolejne zwycięstwo odniesione po horrorze w końcówce. Znów zespół przeciwny Dzików miał ostatni rzut, natomiast gratuluję tutaj bardzo dobrej postawy Dzikom, ponieważ stworzyli bardzo, zawiesili wysoko poprzeczkę i stworzyli nam trudne warunki, przede wszystkim w defensywie. Grali twardo, odcinali pierwsze podania, podwajali na pick and rollach, mieliśmy ogromny problem z tą organizacją naszej gry, oddaliśmy całkowicie inicjatywę w drugiej połowie, zagraliśmy najsłabszą drugą połowę w tym sezonie. Myślę, że jesteśmy tego wszyscy świadomi, plus te błędy w końcówce, które mogły po prostu w sposób drastyczny oddać to spotkanie. Natomiast wygraliśmy, jest to bardzo dobry materiał do analizy i na pewno go musimy mocno w poniedziałek przeanalizować i zobaczyć wideo z tego meczu, żeby wyciągnąć wnioski, bo no tak nie możemy grać, jeśli chcemy iść do przodu przede wszystkim. Poprawiać swoją grę, bo na tym nam zależy. Natomiast no, mówię, gratuluję jeszcze raz zwycięstwa swoim chłopakom i musimy się teraz dobrze przygotować, bo czeka nas maraton 3 meczów w przyszłym tygodniu. Zdobywca 14 punktów Łukasz Jeduszko. Na pewno cieszymy się z tego zwycięstwa. Nie przyszło nam to łatwo. Dziki po sobie naprawdę ciężkie warunki, mimo żeby przyjechali w określonym składzie. Natomiast my cały czas jesteśmy głodni lepszego poziomu gry i z jednej strony cieszymy się, że wygraliśmy fajnie, jednym punktem dla kibiców to jest super sprawa. Natomiast chcemy iść jeszcze krok dalej i chcemy takie 7 bodajże czy 9 punktowe prowadzenie w końcówce utrzymać, bądź nawet powiększyć, więc to jest kolejny krok do ulepszenia naszej drużyny, żebyśmy byli po prostu już na takim poziomie, żeby trener się nie nerwował. Trenerze, nerwowe końcówki stają się waszą specjalnością. No nie, już powiedziałem ostatnio, my tego nie planujemy. Prowadziliśmy 10 punktów, tak? 70-60 prowadzenie i z 70-60 robi się 18-9 ran dla Dzików. No tu nie potrafimy postawić kropki nad i zorganizować dobrej akcji. Pogubiliśmy się, trochę błędów na tym indywidualnym scoutingu. Wierzę, że moi zawodnicy są świadomi tego. Tak jak powiedziałem, jeszcze raz to musimy przeanalizować. Natomiast bardzo cieszę, że mamy taki bilans, bo powiedziałem też w szatni chłopakom, że taki bilans na pewno pomaga pracować. Natomiast to musi dodawać skrzydeł do lepszej koncentracji, lepszej pracy i do tego, żeby zawodnicy stawali się lepsi z meczu na mecz, z treningu na trening. Nie funkcjonowała dzisiaj wasza silna broń, rzuty za 3 punkty. Czym żeście zastąpili? No nie zawsze jest taki dzień, że się trafia. Dzisiaj też graliśmy po raz kolejny trochę zawężoną rotacją. Naprawdę chciałem tutaj uruchomić też graczy z ławki, ale co chwilę ta przewaga topniała i też trzeba patrzeć na koniec, żeby dowieść to zwycięstwo. I liczę na to, że w końcu zagramy tak, jaki mamy pomysł na ten mecz i strategię na mecz, na rundę i na cały sezon. Tak? Bo patrzymy też długofalowo i nie polega to na tym tylko, żeby się cieszyć dzisiaj z jednego zwycięstwa. Trzeba już myśleć o tym, co nas czeka za tydzień, za dwa i za 3 tygodnie. Łukasz, dzisiaj 3-3. Pomimo tego, że źle funkcjonowała trójka, twoja forma z meczu na mecz rośnie. Dziękuję bardzo. Też na tym trenuję, robię dodatkowe ćwiczenia, dodatkowe rzuty. Na początku sezonu nie wchodziło, ale spokojnie robiłem swoje, bo znam też swoją wartość i swoje mocne strony, więc pracowałem ciężko i czekałem, aż ten moment wypali i wypaliło w Opolu. Teraz się cieszę, że to kontynuuję teraz. Chciałbym jeszcze z tej strony podziękować wszystkim kolegom z drużyny, ponieważ naprawdę, mimo że teraz tak mówimy, że fajnie, że wygraliśmy, ale ciężko, że tak nie możemy grać, ale pokazaliśmy też charakter. To nie jest tak łatwo wygrać kolejny mecz w końcówce, bo mogło to się zdarzyć inaczej, ale walczyliśmy do końca, pokazaliśmy kochones i tyle. I bardzo się cieszę, zwłaszcza też muszę z tego miejsca podziękować kibicom, że coraz aktywnie biorą udział w meczu i mam nadzieję, że tych kibiców będziemy przyciągać już nie tylko tymi wygranymi w końcówce meczami, ale że przyjdą po prostu zobaczyć kawał dobrego basketu, ponieważ mamy naprawdę bardzo fajną drużynę i możemy naprawdę zrobić fajny wynik w tym roku, więc mówię, jesteśmy drużyną. Jak ktoś wypada w jednym meczu, a komuś nie idzie, nie ma problemu, podnosimy głowę do góry, walczymy, wdajemy coś innego, no i w kolejnym meczu ktoś innym odpali i to jest właśnie piękno tego sportu zespołowego. Warszawa przyjechała bez dwóch czołowych graczy. Czy zaskoczyli was czymś?
Nie, powiem tak szczerze, z własnego doświadczenia wiem, że jak jest ograniczona ławka, ograniczony skład ludzki, to wtedy zawodnicy mogą sobie pozwolić na więcej, bo nie ma kto ich zmienić i naprawdę się gra bardziej swobodnie, więc takie zespoły są niebezpieczne. No, mieliśmy kilka razy na widelcu, że zamiast odjechać daliśmy jakiś niepotrzebnie rzut, który zamiast powiększać przewagę kurczył ją. I tak powiedziałem chłopakom w połowie meczu, że jak tak będziemy robić, jak nie odejdziemy, to będziemy się fajnie bujać do końca meczu. I to miało miejsce, ja mówię, musimy na tym pracować, naprawdę mamy dobre warunki ku temu, 7-1. Każdy brał w ciemno, mamy naprawdę fajną atmosferę, fajną drużynę i chcemy kolejny poziom wyżej skoczyć. Był to bardzo trudny mecz dla nas. Gratuluję drużynie gospodarzy zwycięstwa. Ale też chcę powiedzieć, że jestem zbudowany postawą mojej drużyny ze względu na to, że przede wszystkim cały mecz z tyłu, cały mecz w pogoni i mamy rzut na zwycięstwo, także to się bardzo liczy. Oczywiście gospodarze zasłużyli na tą wygraną, mimo że minimalna, ale w kilku drobnych rzeczach byli lepsi. Ta jedna więcej zbiórka w ataku, ta jedna więcej strata, bo w tych liczbach są troszeczkę lepsi. Mają trochę mniej strat, trochę więcej zbiórek, a mecz się zdecydował na jednym posiadaniu, prawda? W zasadzie nawet na pół posiadania, jeden pół. Także bardzo trudny mecz tutaj, myślę, dla obu dwóch stron. Wygrany przez gospodarzy, tak powiedziałem, zasłużenie, ale my na pewno idziemy do przodu, na pewno robimy postęp w naszej grze. Dzisiaj bardzo dobra skuteczność, co ostatnio nie miało miejsca. I to pokazuje, że nasza praca przynosi efekty i mam nadzieję, że w końcu zacznie przynosić efekty w postaci również zwycięstw. Dziękuję. Zdobywca 19 punktów, Grzegorz Grochowski, króciutko o meczu. No przede wszystkim gratulacje dla zespołu Stychów. Grali zespołowo fajnie w obronie. Bardzo zmienną obronę grali często, co nas wybijało z rytmu. Kilka razy nie wiedzieliśmy, co mamy grać w ataku i to też nas wybijało. No co więcej powiedzieć, trener tutaj podsumował wszystko. No idziemy w dobrą stronę na pewno. Wydaje mi się, że z meczu na mecz będziemy lepiej wyglądali. Potrzebujemy trochę więcej wiary w to, że możemy wygrać z każdym i będzie lepiej.